i wiele razy w moim życiu, gdy już byłam na tej drodze, gdy już te pierwsze fundamenty zostały położone i tylko wystarczało wzrastać, 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 żeby ten cel mógł się zrealizować, wtedy inni ludzie uderzali mi nożem w plecy. Może masz ze sobą również podobne doświadczenia. Ktoś, kto jest twoim partnerem, partnerką, czy w związku, czy biznesowym, czy partnerem twojej podróży, twojej szczególnej podróży do realizacji marzeń i pragnień, nagle ta osoba, na którą najbardziej liczysz, na której opierasz twój fundament, ta osoba odwraca się od ciebie i jeszcze wbija ci nóż w plecy, albo mówi o tobie źle, podsuwa ci złe pomysły, podsuwa ci wątpliwości, podsuwa ci negatywności i coraz bardziej zaczynasz tracić wiarę w siebie, wiarę w twoje marzenia, w twoje cele, albo zaczynasz oczekiwać, że wydarzy się coś negatywnego. Bo dokładnie ten człowiek, który powinien cię wspierać, może w waszej wspólnej drodze, nagle ten człowiek odwraca się i zamiast cię wspierać, jeszcze kopie pod tobą dołki, albo znając cię dobrze, tworzy negatywną energię w tobie i wokół ciebie. I co robić w takich momentach? Gdy tak pięknie idziesz do przodu, realizujesz twoje marzenia, twoje cele, angażujesz się całą sobą czy całym sobą, robisz wszystko, co w twojej mocy dla twojego dobra, waszego wspólnego dobra, na przykład twojego zespołu, twojej firmy, twojej rodziny, twoich przyjaciół i nagle ci ludzie, na których opierasz twoje marzenia, twoje cele, realizację pewnych projektów, nagle ci ludzie z zazdrości, z zawiści, kierowani jakimikolwiek innymi emocjami, odwracają się od ciebie. I czujesz daremność, bo tyle dałaś czy dałeś z siebie, by coś zrealizować dla waszego może wspólnego dobra. I nagle ktoś, komu ufałaś, ufałeś, kto był dla ciebie ważny, o którego dobro dbałaś albo dbałeś, nagle ta osoba okazuje się tą niewłaściwą, tym niewłaściwym towarzyszem twojej podróży. Podróż symbolicznie, to może być podróż do jakiegoś miejsca, ale to może być również wspólna podróż, czyli realizacja określonych celów. I stajesz przed taką przepaścią. Nie możesz iść dalej, bo most jest zerwany. Ktoś ten most spalił. I nie możesz osiągnąć twojego celu, nie możesz dojść do tego punktu, który został wyznaczony. Tylko dlatego, że ktoś cię zdradził i spalił ten most. I stoisz przed tą przepaścią. Twoje marzenia, twoje cele są po drugiej stronie, a tutaj jest wielka, wielka dziura i nie ma mostu, bo został spalony. Co wtedy? Jak się wtedy czujesz? Myślę, że każdy z nas czuje się podobnie. Czujemy się zdradzeni, oszukani, niekochani. Czujemy, że straciliśmy naszą energię na niewłaściwych ludzi, a może czasami jeszcze czujemy, że nasze pole energetyczne jest zabrudzone, nasze emocje, coś w nas się złamało, coś w nas straciło sens. I stoimy nad tą przepaścią i czasami mamy takie wrażenie, żeby się rzucić w dół. I to jest najgorsze rozwiązanie, bo nigdy nie uzależniaj realizacji twoich marzeń, twoich celów, realizacji siebie, twojego powołania. Nawet jeżeli te cele są dla dobra ludzkości, dla dobra innych ludzi, nigdy ich nie uzależniaj od przyjaciół, znajomych, współpracowników, partnerów, partnerek. Nie uzależniaj ich od innych ludzi.